Nowe buty odwołane, darmowy skin FNCS, nowe współprace, powrót Travisa oraz wiele więcej w tym filmie. Siemaneczko, z tej strony Sigu i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, gdzie oczywiście jak zawsze omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite. A dzisiaj dostaliśmy naprawdę fajne informacje, na przykład dotyczące Travisa Scotta, także oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę warto. Jeszcze zanim zaczniemy, to zostawcie łapkę w górę, jeśli sądzicie, że ten piesek jest słodziutki, no i zobaczymy, ile osób tak sądzi. Nie zapomnijcie wpisać również mojego kodu w sklepie Sigusiek, będzie mi naprawdę strasznie miło. Wbijcie na nowy kanał Siguś, ponieważ już niedługo pojawi się tam pierwszy film, a ja już więcej widzowie nie przedłużam i przechodzimy wprost do Fortnite'owych newsów. A pierwszym newsem, o którym sobie porozmawiamy, to są odwołane buty, które właśnie miały już nadejść w tym update'cie. Słuchajcie, dostaliśmy właśnie informację, że buty, czyli nowy typ kosmetyków w Fortnite'cie, które możemy na przykład odblokować w Battle Passie, nie wejdą teraz przy okazji tej najnowszej aktualizacji, czyli miały wejść już dzisiaj do Fortnite'a, ale niestety jeszcze ich nie będzie. Fortnite z jakiegoś powodu postanowił ich jeszcze nie wypuszczać, czyli nie są dostępne w dzisiejszej aktualizacji, ale będziemy mogli je i tak odebrać w karnecie bojowym. Czyli słuchajcie, będziemy mogli odebrać je właśnie w karnecie bojowym za te jakieś 6 dni, ale nie będziemy mogli ich założyć. I to nam podpowiada, że skoro będziemy mogli je odblokować za 6 dni, ale nie będziemy mogli ich założyć, to przez najbliższy tydzień na pewno te buty nie zostaną wprowadzone i możliwe, że to będzie za jakiś dłuższy czas. Nie wiadomo czemu właśnie Fortnite tak postanowiło, no ale jeszcze tych butów niestety do skinów nie będziemy mogli zakładać. Więc kurde, w sumie słabo widzowie, bo bardzo mnie interesowało, jak te buty będą wyglądać w grze, no ale niestety jeszcze nie będziemy mogli ich przetestować. A my przechodzimy do następnej rzeczy i jest to nowy skin Ice Spice, który powinien właśnie dzisiaj już być w sklepie. Jednak widzowie, mała pomyłka, będzie on dopiero 15 listopada właśnie w sklepie, ale już mamy wszystkie informacje na jego temat i mogę już teraz Wam powiedzieć, co ile będzie kosztować oraz jakie przedmioty będą wchodziły właśnie w ten pakiet Ice Spice. Właśnie trafił do Fortnite'a, do sklepu, dwa skiny Ice Spice, które będą kosztować po 1500 V-dolców, czyli właśnie za jednego dajemy 1500 i za drugiego 1500, więc będziemy mieli aż dwa skiny, będziemy mieli dwie emotki, każda będzie po 500 V-dolców. Oprócz tego również trafiają do gry dwa jump tracki, czyli właśnie te ścieżki dźwiękowe, prawdopodobnie właśnie z piosenkami Ice Spice, oraz jeden mikrofon, który kosztuje 800 V-dolców. Cały pakiet Ice Spice, jeśli ktoś chciałby go kupić, to będzie kosztował łącznie 2800 V-dolców. I oczywiście, jeśli będziecie go kupować, to pamiętajcie o kodzie Sigusiek, będzie mi naprawdę strasznie miło. I myślę, że jeśli chodzi o tego skinka, to już by było na tyle. Więc my przechodzimy do następnego newsa i jest to właśnie informacja o kolaboracji Marvel Rivals właśnie z Fortnite'em. Marvel Rivals to jest chyba właśnie gierka od Marvela, no i mamy współpracę z Fortnite'em. I już dzisiaj mamy troszeczkę więcej informacji na ten temat, a konkretniej dowiedzieliśmy się tego, że ta współpraca będzie miała miejsce w Fortnite'cie, a nie że na przykład w Marvel Rivals. Także bardzo prawdopodobnie, że jeżeli dostajemy właśnie taką współpracę, to skiny z Marvel Rivals trafią do Fortnite'a. Prawdopodobnie ta współpraca będzie się opierać głównie na skinach i możliwe, że dostaniemy na przykład jakiś turniej Marvela właśnie o jakiegoś darmowego skina z tego Marvel Rivals. Nie jesteśmy pewni, ale jest taka możliwość. A my widzowie przechodzimy dalej, no i mamy tutaj informację od Fortnite Competitive, którą już Wam pokazywałem na poprzednim filmie, ale troszeczkę źle połączyłem fakty, widzowie. No i słuchajcie, dostaliśmy tutaj informację od Fortnite Competitive, żebyśmy się upewnili, że będziemy dostępni 7 grudnia. I dostaliśmy również taki dopisek, że jest to połączone z FNCS-ami. I słuchajcie, ta informacja może Was zainteresować, ponieważ związane z tymi FNCS-ami są aż dwie darmowe nagrody, w tym jeden darmowy skin. Zaczniemy od pierwszej nagrody, którą niestety nie każdy będzie mógł zdobyć, a dokładnie jedna tylko osoba na świecie, ponieważ słuchajcie, będzie taki nowy kill-off dla winnerów FNCS-ów, czyli osoby, która wygra właśnie Mistrzostwa Świata, to dostanie taki właśnie kill-off. Kill-off właśnie prezentuje się w taki sposób i będzie tylko i wyłącznie dostępny dla osoby, która wygra ten turniej. Zapewne tak jak Fortnite zrobiło z ostatnim kill-offem dla zwycięzcy FNCS-ów, to również i ten kill-off po jakimś dłuższym czasie zapewne zawita
Fortnite'a właśnie do sklepu w Fortnite'cie. Więc to jest pierwsza nagroda, którą można zdobyć za darmo, no ale niestety tylko jedna osoba go zdobędzie, a my przechodzimy do następnej rzeczy, czyli darmowego skina FNCS-ów, którego już może zdobyć więcej osób. A słuchajcie, skinem z FNCS-ów, którego będziemy mogli zdobyć za darmo, jest Mistrz Sierżant Drake. Wygląda on właśnie w taki sposób, jest niebiesko-fioletowo-różowy i będziemy mogli takiego skinka zdobyć za właśnie zajęcie jakiegoś dobrego miejsca na turnieju FNCS. Więc widzowie, no pewnie kill-offa wam się nie uda wygrać, chociaż ja trzymam kciuki, że któryś z widzów wygra taki kill-off, no ale tutaj właśnie takiego skinka będziecie mogli w jeszcze łatwiejszy sposób po prostu zdobyć. Zapewne będzie on do zdobycia tego samego dnia co kill-off, czyli właśnie tego 7 grudnia, bo wtedy startuje turniej FNCS i wtedy prawdopodobnie taką nagrodę również będziemy mogli sobie zdobyć. Także ja wam życzę po prostu powodzenia, a my przechodzimy do następnego tematu, który wiele osób zainteresuje, a jest to nowa informacja dotycząca Travisa Scotta. I tak jak wam mówiłem dwa filmy wcześniej, no to dostaliśmy informację, że zakładki Travisa Scotta i w ogóle cały wygląd jego zestawu został zaaktualizowany i dopasowany do obecnego wyglądu sklepu. Czyli zostały jego po prostu pliki zaktualizowane i prawdopodobnie wróci on do sklepu. Ale teraz dostaliśmy kolejną informację dotyczącą Travisa Scotta, no i ona może nam wskazywać, że faktycznie ten Travis Scott powróci i to jeszcze w tym rozdziale drugim Remix. A dokładniej chodzi o to, że Travis Scott po raz pierwszy od kilku lat, czyli właśnie od momentu, kiedy został pierwszy raz wprowadzony, pojawił się w Fortnite'cie. I pojawił się on na ścieżce dźwiękowej razem z iSpice, no ale słuchajcie, skoro jego głos pojawił się w grze właśnie na tej ścieżce, więc musiał on podpisać jakiś kontrakt z Fortnite'em, że zgadza się, żeby właśnie ta ścieżka z jego głosem została wprowadzona do gry. No i jak wiemy, rozdział drugi Remix również się opiera na raperach, w sumie cały rozdział drugi Remix właśnie jest o raperach różnych, no i prawdopodobnie właśnie do widzowie Travis Scott po prostu powróci do sklepu. No już tyle zostało zaktualizowanych jego plików, jakieś właśnie nowe rzeczy związane z Travisem. Myślę, widzowie, że na jakieś 99% ta skórka już niedługo trafi do sklepu. Czy OG posiadacze Travisa Scotta dostaną jakiś do niego styl? Nie mam pojęcia, nie mamy żadnych informacji na ten temat, ale sama skórka Travisa Scotta prawdopodobnie już niedługo trafi do gry. A my, widzowie, przechodzimy do następnego newsa i słuchajcie, jest to informacja o trybie pierwszoosobowej kamery, który trafi do gry już w rozdziale 6. Niestety muszę was rozczarować, ponieważ nie będzie to tryb pierwszej osoby właśnie w zwykłym Battle Royale, no ale będziemy mogli go włączyć w trybie kreatywnym. Więc do trybu kreatywnego nadchodzi nowa funkcja, będzie to tryb pierwszej osoby i z tej funkcji będziemy mogli korzystać już 11 grudnia. Także za miesiąc właśnie ta opcja zostanie do kreatywnego wprowadzona, a my, widzowie, przechodzimy do ostatniego newsika i jest to też w sumie o grudniu, a chodzi o Fortnite OG, który zostaje już na stałe. No i w sumie dostaliśmy od Fortnite'a opis, że Fortnite OG wraca na stałe, że będziemy mieli tam właśnie starą mapę, stare sezony, stary loot, także będzie wszystko tak jak w prawdziwym OG Fortnite'cie. I w ten tryb Fortnite OG będziemy mogli już zagrać 6 grudnia, także właśnie za mniej niż miesiąc już będziemy mieli osobny tryb Fortnite OG, w którym będzie co miesiąc nowy sezon z chapteru pierwszego. Ja się mega jaram tą informacją, bardzo lubię Fortnite OG i na pewno będę w niego grał. I ja myślę, widzowie, że to już by było na tyle z tego materiału. Przypominam wam o zostawieniu subika oraz łapki w górę, jeśli film wam się spodobał. Nie zapomnijcie o wpisaniu kodu SIGUSIEK w sklepie, będzie mi naprawdę strasznie miło. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!